2018 rok to rok, w którym do łask wracają rozsuwane telefony, czyli tak zwane slidery. Wszyscy mówią o Oppo Find X, Xiaomi Mi Mix 3 czy Honor Magic 2. Ale mówiąc o nich, zapominają o jednym sliderze, który pojawił się w tym roku. O sliderze, o którym tak naprawdę warto mówić, czyli o... Ring, 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 banana phone. Nokia 8110. Jest to odświeżony telefon z 96 roku. Z tego telefonu korzystał sam Neo w Matrixie. Tylko że teraz oprócz czarnego jest dostępny również żółty kolor, dzięki czemu 8110 w pełni zasługuje na miano banana phone'a. Poza tym jest wygięty. Jedyne co Nokia mogła zrobić, żeby jeszcze bardziej upodobnić go do banana, to chyba dodać mu jeszcze smaku i zapachu tego owocu. W pozostałych sliderach z tego roku producenci wprowadzili rozsuwany mechanizm, żeby ukryć kamerki do selfie, ale Nokia 8110 się tym nie przejmuje. Kamerki do selfie tutaj nie znajdziecie. Za to z tyłu jest aparat z oszałamiającą matrycą 2 megapikseli. I tym aparatem, no, zrobicie zdjęcia, ale o jakości w sumie takiej, jakby zrobić je zwykłym bananem. Skoro nie dla kamerki selfie, to po co w Nokii klapka? Cóż ona skrywa? Otóż pod nią znajdziecie fizyczną klawiaturę. Zwykłe przyciski, takie, które trzeba naciskać. BlackBerry Kitu się może schować. Z telefonów z dotykowym ekranem korzystam już od ponad 8 lat. Wtedy to pisanie na ekranie było dla mnie czymś nienaturalnym. Jednak teraz pisanie na zwykłej fizycznej klawiaturze, do tego korzystając z dawno zapomnianego słownika T9, przychodziło mi z trudem. Po co jeszcze jest ta klapka? No, używając jej możecie odblokować lub zablokować telefon, a co najważniejsze, odebrać i odrzucić połączenie. Z tym telefonem możecie w dramatyczny sposób po kłótni przez telefon może nie rzucić słuchawką, ale zasunąć telefon. Z Nokią 8110 chciałem sprawdzić, czy byłbym w stanie zrezygnować ze smartfona. Czy mógłbym porzucić ten smartfonowo-dotykowy świat? Czy mógłbym korzystać z takiego najzwyklejszego telefonu? Nie mógłbym. Przyzwyczajenie do dotyku i wielu apek ułatwiających życie jest zbyt silne. Chociaż na plus Nokii 8110 trzeba przyznać, że to nie jest taki typowy dump phone. Stoi na systemie KaiOS, ma Wi-Fi, pozwala na synchronizację kontaktów z kontem Google, oferuje szereg aplikacji, w tym YouTube'a, Twittera, asystenta Google i przeglądarkę internetową. Poza tym Nokia ma GPS-a i działającą aplikację map Google'a. Oraz nie mogło go zabraknąć, jest Snake. O jacie, patrzcie, nawet na pudełku w parametrach się tym chwalą. Sklep z grami i aplikacjami, 2-megapikselowy aparat, Snake, Qualcomm 205 i szereg innych parametrów. Więc sprawdźmy tego węża. Jej... A, czekajcie, to nie jest wąż, który... O, ale kicha, co to ma być? Bez sensu. Główny powód, dla którego nie kupować Nokii 8110, to oszukana gra w węża. Tylko tak na poważnie, nawet jeśli zrezygnujemy ze smartfona i postanowimy korzystać ze stron internetowych, popularnych serwisów, na tej Nokii to przeglądarka działa przeraźliwie wolno. A nie chciejcie trafić na stronę, na której pełen ekran zajmie powiadomienie o ciasteczkach, a potem jeszcze o RODO i jeszcze inne i się okazuje, że bez dotyku po prostu nie skasujecie tych powiadomień. Zastanawiam się, dla kogo mogłaby być taka Nokia. Oprócz stosowania jej jako zapasowego telefonu, to widziałem jako telefon dla starszych osób, które nie chcą przerzucać się na smartfona, a jednak my byśmy chcieli, żeby mogli nam na przykład wysłać swoją lokalizację. Duże nadzieje wiązałem z WhatsAppem, bowiem na telefonach w Indiach, które pracują pod kontrolą KaiOS, jest obecnie dostępny WhatsApp. I wyobrażałem sobie, że byłby to świetny telefon do takich właśnie starszych osób, które nie chcą bardzo przerzucić się na dotykowca, a my byśmy chcieli w prosty sposób wysłać im jakieś zdjęcia, filmy, na przykład z naszych wycieczek, czy może zdjęcia ich wnuków. Jednak w czasie, kiedy testowałem Nokia 8110, to na niej WhatsApp nie był dostępny. Podsumowując, Nokia 8110 to bardziej ciekawostka ze swoim bananowo-żółtym kolorem, wygiętym kształtem i skrywającym klawiaturę sliderem. Chociaż HMD Global może powiedzieć, że w sumie byli pierwszymi, którzy w tym roku zaprezentowali rozsuwany telefon. Nie smartfon, no ale telefon. A co wy myślicie o tym bananafonie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!